Po objawieniu tegorocznego sezonu w Ekstralidze. Wczoraj występ w Loningo. Ciężka podróż? Bardzo ciężka. Jestem wyczerpany. Spać mi się chce. Mam nadzieję, że dzisiaj w miarę pojadę. Choć czuję wielkie zmęczenie. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. To może mieć wpływ na Twoją dyspozycję ewentualnie w dzisiejszym spotkaniu? Myślę, że nie. Ale jestem strasznie zmęczony i zobaczymy, jak to będzie. Dobre występy w tym roku w Ekstralidze. Kibice się zastanawiają, czego to zasługa. Czy też genów rempałów, które są tak dobre, wręcz prożużlowe, czy też szybkich motocykli? Nie wiem, czy genów. Może genów i szybkich motocykli, które to składa się razem i wychodzi jakoś na sezonie. Chciałbym, żeby jeszcze lepiej wychodziło. Dzisiaj jesteście osłabieni, chociażby brakiem Janusza Kołodzieja. To na Tobie spoczywa teraz wobec tego ciężar walki, przynajmniej o te punkty juniorskie. Nie wiem, czy na mnie. Liderów mamy. Najlepszym, że tak powiem, juniorem. No to bieg juniorów liczą każdy na mnie, że wygram. Ale liderów mamy dwóch, Tomka i Tonegię. Oni mają prowadzić zespół do wygranej. Na ile ta pomoc starszych braci jest w Twojej karierze wpływa na uzyskanie przez Ciebie dobrych wyników? Starsze braci bardzo dużo, bardzo dużo. Starsi pomagają. Są dla mnie wszystkim mechanikiem, trenerem od początku mojej kariery i za to im bardzo dziękuję. Marcin Rempała może prześcignąć swoich starszych braci? Liczy na to? Jest taka jakaś rywalizacja wewnątrz rodziny? Nie ma żadnej rywalizacji. Po prostu chciałbym, żeby bracia też tak samo jeździli dobrze. Cieszyłbym się, jakby wszyscy jechali dobrze. O.